Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. Wystawiano niesłychanie pięknie przed starymi. Wszyscy dobrze się malili, chociaż był wyjątek. Co sądzisz o przeglądzie YouTube albo TikToków? Chętnie posłuchamy twoich komentarzy. Znaczy YouTube powolutku wdrążam, ale TikToków u mnie nie będzie. Przepraszam, ale no nie, ja nie oglądam tego. Ja nawet nie mam konta zalogowanego. Wysyłane mam w te TikToki. Tego i tak niedługo nie będzie. Więc to już ten... Usunął to? Niemożliwe, że to k***a usunął. Wiecie jak się szuka filmiku, którego znacie? Patrz. Używasz scrolla, ściągasz na dół, ładują się wszystkie filmy. No nie? Ładują się wszystkie filmy z kanału. No wam nie pokażę. Nie wiem, czemu on tak zrobił. Już bałagan zrobiliście, bo ścieszy mordę pewnie. To moje wady. No. No, sorry Jacek, ja nic na to nie poradzę. Co by tu jeszcze zrobić sobie fajnego? A to nawet nic nie ma. W ogóle ludzie to myślą, że ktoś się tam przejmuje. Dla takich ludzi jeszcze lepiej głąbie, że wchodzisz i coś spamujesz u nich na czacie, no nie? Nawet lepiej, że tak robisz. Ruszasz im czat, dzięki temu ktoś tam zawsze, a i tak wiedzą, że jesteście głupi. Wyobrażasz sobie gościa, kolejny dzień siedzi całą noc naćpanym FX-em i rozumiesz, tylko na chwilkę wszedłem do kogoś, od razu kundel tam jest. No to, tak, to jest Polak, tylko oni streamują, wiesz co, mordo, oni streamują po... angielsku, wiesz? I nie dziw się, dlaczego. Widzisz, że nie można nawet wejść, człowieku. Jak oni mieli po polsku streamować, to ty sobie daj spokój. Przecież tu się taki śmietnik dzieje na tym, bo ty rozumiesz, że idziesz na angielski, koreański, uzbekistański, jakikolwiek i nigdzie nie masz takiego syfu jak tutaj, co robią te głąbane. Bo tam się z takimi nie p***olą, od razu idzie na 100 koła akcja i dzieciak leczy tam. Jakiś. A tu ludzie mają po prostu mamę, wiesz, na takich głąbów. Nie wiem, czego to jest zakon mordo, ale to, co robi, to jest nękanie, to jest pomawianie, to jest stary w chuj takich rzeczy, za które mógłby tak taki przygłup beknąć, a on se siedzi, wiesz, za VPN-em, myśli, że ten, ale w razie to do czego firma, do której to robisz, musi udostępnić i tak jego dane na jakieś tam określone, jeżeli już idą jakieś te. Więc to i tak jest głupie z ich strony. Jeżeli kiedyś trafią na kogoś, to faktycznie im to wszystko wyegzekwuje, to położą się i będą beczeć do końca życia. Bo im ktoś taki hajs, że po prostu nie wytrzymają. Mordo. Ale nie, jestem spokojny. Dlaczego ja mam się denerwować? Nie, ja ci tylko mówię, że tak to jest fakt. Ja po prostu jestem w tym momencie poważny i szczery. Mordo. Tylko, że taki gość, który tak siedzi przed kompem, i wyzywa? No myślisz, że on coś ma w mózgu? No myślisz, że taki gość coś ma w mózgu, że on coś pojmuje w ogóle? Daj sobie spokój, ziomuś. Ci ludzie nic nie pojmują, rozumiesz? Zastanów się, ziomuś. Zastanów się. Chciałoby ci się codziennie siedzieć, nie wiem, po 10, po 15 godzin i pisać do kogoś, kto sra na ciebie coś? No chciałoby ci się? Bo mi by się nie chciało, ziomuś, mi by się nie chciało. Właśnie, miałem się ostatnio zapytać. A rok to ile ma lat, tak z ciekawości? O ile jest to wiadome, wiesz, nie chcę żadnych informacji poufnych pozyskać, tylko tak sobie myślałem, kurczę, że on dosyć ten... Dosyć dużo streamuje, no nie? Nie, no niemożliwe. A ty tu się tyle, no może nie. Nie, nie będę pytał go. Aha, no okej, nie, wiesz, ja nie wiem, ale to taki ciekawy byłem, bo tak sobie myślę, że ja mam już tam troszeczkę lat i tak sobie myślę, ile ja jeszcze będę streamował, wiesz, o co chodzi, i tak sobie analizowałem, no nie? A ostatnio w ogóle praktycznie każdy tu przychodzi, znaczy się tu przychodzi, nie wiem, ogólnie ostro na Skype'a ludzie na
napalają teraz z dupy, no nie? Okuli tu na niego napalają jak coś, no nie? Do tego stopnia, a już nie będę wam nawet mówił, jakie rzeczy ludzie pisali, że szkoda gadać. I normalnie mówisz, że mogą to ten, rozumiesz, k***a? Wiesz, tak z ciekawości, bo pomyślałem tak sobie, mówię, ja mam trochę lat, ile jeszcze będę streamował w sumie na tym Twitchu? Tak wiesz, tak sobie myślę, k***a, ty, no nie? I tak sobie myślałem, mówię, kurde, rok ma tyle lat, ten pewnie troszkę więcej ode mnie i tak sobie myślę, kurde. A w jakim on wieku zaczął streamować, tak w ogóle? Jak chcesz powiedzieć, jakiś limit do streamowania, to nie wiem, to czy to jest limit, tylko chodzi o to, że ile to można robić, no nie? Jak? Tak po prostu sobie myślę i tak, ale mówię, kurde, mówię, tamty. Jakieś doświadczenie, że to długo on jest w internetach, kurde, ty, ja nie wiem, czy ja tyle lat dam radę. Nie wiem. Długo on już 13-14 lat, no, to do tego to widzę. Valorant, nie wiem. Znacie tego gościa? Czy ktoś, ktokolwiek zna tego gościa? Czy widział to kiedykolwiek, słuchał, oglądał, czy cokolwiek? Nie? No to gościu, patrz. To jest największy troll w internecie, jakiego widziałem. No nie? Zobaczcie, co on robi, no nie? Alright. Masz napisy, tak? Jak nie rozumiesz, masz napisy czytaj. Group, yeah. Could you help me set up a build? You're the gentleman who's just here earlier, aren't you? Oh, excuse me, I just got here. Czajcie, że inny gość podchodzi teraz i pyta o budowanie, a tamten myśli, że to ten wcześniej, a on stoi tu obok i to nagrywa. Daniel, yes, you are. Right there. I know you are. You are wasting my time. On się odwrócił, Daniel stoi tam, a on tam stoi na przykład. Ja wiem, że to ty, patrz. Wyrzucił go, a teraz patrz. Yeah. Hey, can you help me build a boat? No to jest największy troll internetowy, jaką znam ten gościu. Tylko on ma takie mądre te rzeczy, tego nie każdy złapie, ale no jest mistrzem. Ta końcówka jest najlepsza, zobacz. On nawet się odwraca i mówi, że Daniel stoi tam, zobacz. Yeah, you're Daniel Stevens. I am not Daniel. Yes, you are. Right there. I know you are. On i tak wiem, you że ty jesteś, pan. My time. Bo on jest mistrzem świata, po prostu trollowania. Okej, cool. I umarł, utonął. Oh, it's, school. This is called the fire station. School? Moich wszystkich, dali mu kij wszystkim na tam. Look. Hahaha mu w łeb. A był już Wiedźmin trójka kiedyś, ale nie skończyłem. Ale nie wiem, Wiedźmin jest za łatwy, tam grasz tylko altem i klikasz prawe myszki, alt prawe myszki i lewy, przepraszam, wszystkiego unikasz i bijesz, nie podobało mi się to, ale fabularnie spoko. To jest walki taki, nie wiem, Red Dead Redemption 2, a, nie wiem, bo też grałem i przestałem, widzisz, dużo gier gram i przestaję. Jestem, chwilowo ziomuś był jeszcze też u mnie. To łycik, bo wstał. Dobra, mamy 10 level. I kolejna perka do wyboru. Nie wiem, a po co mam ci koleżkę mojego pokazywać, który przychodzi do mnie? On może sobie też tego nie życzysz, mordo. Który to będą? Slayer, Swordmaster i Dwarfield. No comment.
Dzięki, dobra, spoko, Slaszek, dzięki za donajcik, morduś. Dzięki za donajcik. Szybko poszło, no przyznam się, nie chciałem lodowej mapy, chciałem gobliny. Nie no, świruję, nie wiedziałem o tym. Jak głupek spadłem po prostu. Chcecie lifehack? Wiecie, jak działa cyrkulacja powietrza? Wiecie, na jakiej zasadzie to działa? Patrzcie, bo wy na przykład tak. Nie, no troszkę inaczej jest, Maciej, ale wytłumaczę wam, na czym to polega. Ale swoją drogą, no poniekąd tak, bliżej podłogi jest chłodniej, dlatego pies się zawsze kładzie na dole. Ale to nawet nie o to chodzi. Okno możesz otworzyć na dwa sposoby. Prawda, widzowie? Otworzyć, tak klamkę przesunąć i lufcik u góry, tak, że się w twoją stronę otwiera, tak jakby odchyla się w twoją stronę i u góry tylko jest lufcik. A możesz otworzyć tak, że otwierasz całkowicie okno, prawda? Teraz wytłumaczę wam, o co chodzi. Palicie w domu papierosy, pali ktoś papierosy, tylko takie te prawdziwe, co śmierdzą. Mam na myśli. Palisz czasem przy oknie papierosa? Albo mieliście kiedyś coś takiego, że chcieliście... Starych nie było w domu i chcieliście na przykład sobie zajarać, żeby nie wyczuli. To... na przykład palisz teraz papierosa? To fajne doświadczenie ci dam, żebyś se zrobił. Jak palisz papierosa, to ci pokażę taki lifehack, że ci czacha eksploduje. Jeżeli palisz teraz papierosa, to ci na szybko zrobię, że to weź se odpal i powiedz, jak odpalisz, to ci powiem, co zrobić przy oknie. I sam się zdziwisz, no nie? Sam się zdziwisz. Bo nie wiedziałem o tym. Kiedyś mi koleżka powiedział, który palił w domu potajemnie przed rodzicami fajki, no nie? Powiedział mi ten trik. Bo ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego. No to masz przed, także mów. No dobra, no to patrz. Jak palisz papieros, otwierasz okno tak, że klamkę masz na poziom, czyli tak w bok ci się otwiera to okno, nie u góry lufcik. Rozumiesz, o co chodzi? Bo może ci się odchylić u góry tylko okno i masz u góry lufcik, a myślisz, wchodzisz tak całkowicie, prawda? No. No to jak otwierasz to okno tak całkowicie, no nie? To jak staniesz przy oknie, weźmiesz bucha z fajka, no nie? To przymknij delikatnie okno, tak żeby zostawić taką... I przytrzymaj ręką, tak żeby zostawić taką szczelinkę, 2 cm, powiedzmy 3, no nie? I jak będziesz dmuchał fajka, dmuchnij w górę, zobacz, co się stanie. Cyrkulacja powietrza, jeżeli robisz przeciąg, działa w taki sposób, że u góry zacysa, na dole wpada. Więc jeżeli dmuchasz w górę okna, wszystko od razu, tak jakby próżnia, wysysa na dwór. To jest podobne. I w ten sposób możesz poblokować w domu okna i drzwi i zrobić sobie przeciąg. Że nawet jak jest gorąco, to zrobić się przeciąg i będziesz miał chłodno w domu. Tylko oczywiście łap jakieś rzeczy, żeby ci nie pospadały, żeby ci nie nie wiem, coś nie pospadało z parapetów, jak się okno tworzysz, wiesz, to trzeba inteligentnie zrobić. I tworzysz cyrkulację powietrza. Właśnie w taki sposób i masz chłodno w domu. Ale fajnie to wygląda, Klazis, no nie? Fajnie to wygląda, nieźle, co? Od razu wszystko wysysa, tylko musisz właśnie docisnąć troszkę okno, żeby zrobić tak jakby coraz mało, to tak jak masz na wężu od wody, no nie? Lejesz wodę, normalnie jest, ale jak tam palca wsadzisz i ciśnienie zrobisz, to tak nagle robi. I tu podobnie się z powietrzem dzieje, jeżeli to lekko dotkniesz, to robi ci się coś takiego, morda. Ale wiatraki to ci dmuchają ciepłym powietrzem, jak masz gorąco. Jeżeli masz słońce z tej strony, z której masz otwarte okno, to ja wolę okno zamknąć, bo mam wtedy chłodniej. Ale wiatraki swoją drogą robisz, mordeczko. Wiatrak to ci tylko dmucha powietrzem, które ma dostępne. No chyba, że zamontujesz z tyłu za wiatrakiem jakieś butelki z lodem plastikowe albo mokry ręcznie jakiś i wtedy jak to wieje ci chłodem, bo to też jest lifehack taki z internetu. Z reguły, właśnie, jak dmuchasz u góry, to ci z drugiej strony wypada. A zobacz, w ogóle od razu widzisz, że ten dym od razu tak jakbyś jest wsysany, tak jakby próżnia, jakbyś w odkurzacz dmuchnął, jest efekt. Tylko to trzeba wiedzieć, jak zrobić właśnie. Zobacz, jaki patent, mordo. Ja też o tym nie wiedziałem. A mówię, koleżka mi kiedyś powiedział, bo jarał szlugi na chacie i wiesz, rodzice nie wiedzieli, że on pali. Mimo, że tam miał odpowiedni wiek oczywiście, bo trzeba mieć odpowiedni wiek do podejmowania takich decyzji, to mimo to, że miał wiek, był pełnoletni, to i tak no rodzice się o to, no nie, no to właśnie tak kiedyś, ja też właśnie
jak kiedyś paliłem i też nie chciałem, żeby rodzice na początku wiedzieli czy coś, no to no to też kombinowałem właśnie i on mi powiedział ten trik. Wyciąga ładnie, no nie? Wyciąga ładnie. To jest śmieszne, to jest taka głupota mała, ale ona naprawdę ratuje wam dupę. Ile razy starzy wjadą na chatę i nie będziecie mieli przypału. Uwierzcie mi. No to jest z doświadczenia, ja wam mówię. Wiadomo, że coś tam mniej lub więcej będą czuli, tak? Ale nie całkowicie. To tylko w tamtą stronę i to się potem łatwiej ma przewietrzyć. Bo ta cyrkulacja powietrza tak jakby wyciąga to, wysysa ten smród i wpuszcza świeże powietrze. Coś upali... Co ty gadasz? No na... Przecież to ci na chatę nie leci. Ale oczywiście, no trochę mogą wyczuć. Ale stary, czy ty widzisz różnicę między dmuchnięciem i żeby wpadło ci do domu, a dmuchnięciem, żeby ci wyssało z domu? Uwierz mi, proporcje tego są jak 100% do 10%. Jest tak diametralna różnica tego zapachu. Jak ktoś nie pali, to i tak ci z mordy wyczuje. Bo wtedy powiedzmy tylko 10% spadnie, a nie... Zresztą nieważne, co ci będę tłumaczył. Nie chcesz to spierdalaj, nie rób tego. Jak ziomuś widział od razu różnicę i bez kitu, bo to wizualnie nawet widzisz. I tyle. Nie chcę mi się gadać z takimi ludźmi. O, siema, Neko. Cześć, Proximity. Ja bym wam w inny sposób powiedział. Ja bym wam w inny sposób to powiedział, ale no nie będę tłumaczył. Jeżeli już na takim czymś nie zrozumiałeś, o co chodzi, to już mi się nawet nie chce dalej rozkminiać. Wiesz, w tym kierunku. Ten do starego coś w ogóle pisze. A wy... Dalaj, gościu. Idź tam. Do starego się tak nazywać możesz. Porówczaku, ale... Co tutaj jest? No ale rozumiesz, mordo, że oni tego nie rozumieją. Rozumiesz? Nie wszyscy, oczywiście, żeby nie było, ale no. Ale mam nadzieję, że ci, którzy chcieli, to zrozumieli i zauważyli różnicę tego, no nie? Przecież ja nie mówię, że będzie totalnie zero śmierdziało od razu, instant. Ale ja widzę różnicę między zadymionym pomieszczeniem, a zero dymu w pomieszczeniu. Dużo, dużo szybciej przewietrzysz pokój, chociażby nawet z tego tytułu to warto zrobić. A już nie mówię, jak ludzie inne specyfiki palą, wiesz o co chodzi. To też to możesz w taki sposób zrobić. Ale no nie będę tłumaczył nawet. No nie będę tłumaczył ludziom, bo nawet te... Ja już wiem, że te głąby nawet tego nie sprawdzili i mówią, że śmierdzi. Wiesz o co chodzi? A ty to wizualnie widziałeś od razu, że to od razu wszystko wsysa. Nawet kapka do domu nie wpada, jeżeli dobrze to zrobisz. A ja nie mam koszulki z poliestru. Więc nie mówiłem, że koszulka z poliestru. Tylko ta, którą mam. Chodź, kolorujcie se dalej. Możesz sobie powiedzieć, że nie wiem. Tam Beckham mi się na niej podpisał i też to mam. I też nie mówiłem, że jest bardziej przewiewna, tylko że jest z materiału, który oddycha. Ja nie wiem, wy nie słuchacie, nawet a później p***cie. No i poza tym ja mam wy***ne mordo, kupiłem sobie koszulkę, która jest fajna, w której się dobrze czuję. Nie jest mi gorąco, nie jest mi ciepło, jest w sam raz, nie poce się w tym, tam jest kozacka. A co ty sobie tam myślisz, to masz w dupie. Wiesz, Norwek, nie każdy zrozumie takie rzeczy, które mówię niektóre, bo niektóre rzeczy są poza pojęciem ludzi, jak to, że przygłup przychodzi, widzi mnie kilka razy w tej samej koszulce i on od razu zakłada, że ja jej nie prałem, bo on nie pierze. Wiesz, o co mi chodzi? W sumie też możesz nie wiedzieć, bo z tego co widzę to... Wyjebą go. Czy u mnie gracie? Już gramy zaraz. Najmniej. Ej, można sobie wyłączyć w ogóle inspektowanie inwentory. Tak, wyłączyłem już, tak.